kontrowersje po przemówieniu Wniosek o odwołanie w najbliższych dniach wniosek o odwołanie Gorockiego będzie gotowy w najbliższych dniach Mamy pozwalać na to, żeby trzecia osoba w państwie realizowała najgorszą propagandę Władimira Putina wobec Polski? Nie mogę się na to zgodzić. Kiedy widzę, że marszałek Senatu jawnie godzi w polską rację stanu, ja muszę reagować, powiedział wicemarszałek Izby Marek Pęk. Dodał, że wniosek o odwołanie marszałka Senatu Tomasza Grockiego będzie gotowy w najbliższych dniach. Pęk, który w sobotę zapowiedział, że senatorowie PIS złożą wniosek o odwołanie Grockiego, podkreślił, że ma to związek ze skandaliczną wypowiedzią marszałka o finansowaniu przez Polskę zbrodniczego reżimu Putina. Chodzi o słowa grockiego z nagrania skierowanego do Rady Najwyższej Ukrainy zamieszczonego w piątek między innymi na Twitterze. Muszę was przeprosić za to, że niektóre firmy w haniebny sposób kontynuują działalność w Rosji, że nadal przez Polskę jadą tysiące tirów na Białoruś i dalej, że nadal rząd importuje rosyjski węgiel i nie potrafi zamrozić aktywów rosyjskich oligarchów. W ten sposób, z niedającą się zaakceptować hipokryzją, nadal, nawet wbrew intencjom, finansujemy zbrodniczy reżim, który zdobyte pieniądze zużywa na mordowanie niewinnych ludzi, powiedział na nagraniu Grocki. Marszałek Senatu, odnosząc się do zapowiedzi Pęka, mówił, że podtrzymuje swoje słowa. Jak zaznaczył, akcentował w swojej wypowiedzi kwestię finansowania zbrodniczego reżimu, nawet wbrew intencjom. Wniosek sprawie. Grodzkiego będzie gotowy w najbliższych dniach senator PiS zapowiada, że wniosek w sprawie gorockiego będzie gotowy w najbliższych dniach. Na razie wszyscy jesteśmy skoncentrowani na wizycie prezydenta USA Joe Bidena w Polsce, więc na początku przyszłego tygodnia będziemy ten wniosek dopracowywać. Tu są kwestie formalne, terminy, trzeba zgromadzić wymagana liczbę podpisów. Będziemy starali się tak go złożyć, by mógł być rozpatrywany na najbliższym posiedzeniu Senatu, zapowiedział pęk. Najbliższe posiedzenie Izby zaplanowano na 12 i 13 kwietnia. Pęk, pytany, czy senatorowie PiS będą rozmawiać z senatorami innych klubów, by faktycznie odwołać Gorockiego, czy też celem wniosku jest debata na temat jego słów, odparł, że chodzi na moje jedno i drugie. Zdaję sobie sprawę z tego, jaki jest układ sił w Senacie, że marszałek Grocki stoi na czele paktu senackiego, który jest w tym momencie dla opozycji totalnej bardzo cenny. Nie spodziewam się zatem, że będzie łatwo senatorów w nim skupionych namówić go głosowania za tym wnioskiem. Mimo to będziemy rozmawiać z senatorami. Bo choć celem jest to odwołanie marszałka, to przeprowadzenie debaty może sprawić, że senatorowie przejrzą na oczy bo rozmowy na temat kwestii immunitetu, też skandalicznej. Nie przyniosły skutku, mówi upęk. Jak dodał, pis chciało odwołanie gorockiego przez wiele miesięcy argumentując, że od blisko roku bezprawnie blokuje rozpatrzenie tego wniosku przez senat. Pęk. Może niektórym senatorom klapki z oczu spadną polityk, podkreślił, że PIS krytycznie ocenia także prowadzenie przez Grockiego, szkodliwej dla kraju polityki alternatywnej wobec działań polskiego rządu, szczególnie w sprawach zagranicznych. Teraz mamy do czynienia z wypowiedzią tak skandaliczną i szkodliwą, że może niektórym senatorom klapki z oczu opadną. Zatem ja liczę, że uda się marszałka tym razem po prostu odwołać. Jeśli się to nie uda, będzie przynajmniej okazja, by podsumować dotychczasową działalność pana marszałka, dodał Peng. Na pytanie: czy nie obawia się, że taka debata może doprowadzić do większej niezgody wśród polityków w sprawach dotyczących agresji na Ukrainę i dodatkowo podzielić Polaków? Co wpisałoby się na rację rosyjską senator PiS podkreślił, to co? W imię takiej fałszywej zgody wszystkich ze wszystkimi mamy pozwalać na to, żeby trzecia osoba w państwie realizowała najgorszą propagandę Władimira Putina wobec Polski? Nie mogę się na to zgodzić. Kiedy widzę, że marszałek Senatu jawnie godzi w polską rację stanu, ja muszę reagować. Peng Grodzki wie, że to, o co apeluje jest w gestii Unia Europejska odnosząc się do argumentów Grockiego, który mówił, że rząd nie powinien dawać czasu Rosjanom na wytransferowanie pieniędzy z Polski, za to powinien hamować import rosyjskiego węgla i transporty tirów przez Polskę na Białoruś. Peng odparł, nisko oceniam marszałka Grockiego jako polityka, ale nie sądzę, by był tak niezorientowany, by nie wiedzieć że te rzeczy, o które apeluje, czyli kwestia embarga na węgiel, zatrzymania ruchu transgranicznego, kwestia sankcji, że są to sprawy, które są w gestii społeczności międzynarodowych, a w szczególności Unia Europejska. Nie może Grocki żądać od polskiego rządu rzeczy, które są w kompetencjach europejskich. Z drugiej strony, nie może nie dostrzegać, że to rząd Mateusza Morawieckiego najgłośniej domaga się od państw europejskich dalszych kroków. Zaznaczył Pęk. Według niego Grocki, zamiast wesprzeć, próbuje przerzucić na rząd odpowiedzialność za brak decyzyjności innych państw Unia Europejska i instytucji międzynarodowych, osłabiając pozycję Polski. Senator PiS pytany czy przed złożeniem wniosku będzie rozmawiać z Grodzkim, próbując przekonać go do swoich racji i uspokoić emocje, powiedział, że nie wierzy. Iż taka rozmowa mogłaby pomóc, szczególnie, że marszałek Senatu nie chce się wycofać ze swoich słów. Politycy pokomentują słowa Tomasza Grockiego. Grodzkiego bronili w sobotę politycy po. Zamiast robić hucpę w Senacie, PiS powinien wziąć do serca słowa marszałka Tomasza Grockiego i w kwestii sankcji na Rosję zrobić coś więcej, niż polityczny marketing, napisał na Twitterze sekretarz generalny po Marcin Kierwieński. Byłoby zdecydowanie lepiej, gdyby rządzący zamiast atakować marszałka Grockiego, wykorzystali swoją energię do wprowadzenia sankcji wobec rosyjskich oligarchów w Polsce, blokady zakupów rosyjskiego węgla i wstrzymanie zaopatrywania rosyjskiej armii i przez polską granicę ocenił z kolei na Twitterze rzecznik Platformy Jan Grabiec. W nagraniu skierowanym do Rady Najwyższej Ukrainy marszałek Senatu mówił w nim m.in że Ukraińcy dają mnóstwo przykładów najwyższego poświęcenia, męstwa i determinacji w obronie swojej ojczyzny. Ale trzeba to podkreślić z całą mocą. Cały cywilizowany świat musi działać z podobną determinacją i bezwzględną wolą poskromienia agresora, podkreślił Grodzki. Sankcje muszą być kompletne i stanowczo egzekwowane. Dlatego muszę Was przeprosić za to, że niektóre firmy w haniebny sposób kontynuują działalność w Rosji, że nadal przez Polskę jadą tysiące tirów na Białorusi dalej, że nadal rząd importuje rosyjski węgiel i nie potrafi zamrozić aktywów rosyjskich oligarchów. W ten sposób, z niedającą się zaakceptować hipokryzją, nadal, nawet wbrew intencjom, finansujemy zbrodniczy reżim, który zdobyte pieniądze zużywa na mordowanie niewinnych ludzi. Agresor musi być całkowicie izolowany i musi boleśnie odczuć, że świat twardo stoi po stronie zaatakowanych i nie pozwoli na rzeź Ukrainy, oświadczył również Grocki.